Szanowni Państwo, jeśli ktoś ma... Radni miejsce nadali Stowarzyszeniu Świętego Celestyna tytuł Zasłużony dla Gminy Strzelin. Uroczyste wręczenie miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia 3 kwietnia podczas specjalnie zorganizowanej uroczystości sesji Rady Gminy. Tytuł nadano Stowarzyszeniu za wieloletnią ofiarną pracę na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, stworzenie prężnego, doskonale zarządzanego ośrodka rehabilitacyjnego, nieoceniony wkład w rozwój sołectwa Mikoszów oraz znakomitą promocję Gminy Strzelin w regionie, kraju i na świecie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele centralnych i lokalnych władz, reprezentanci instytucji oraz liczni przyjaciele i sympatycy stowarzyszenia. Gratulacje, podziękowania i życzenia złożyli przedstawicielkom zarządu Stowarzyszenia Świętego Celestyna m.in. wicewojewoda dolnośląski Ewa Mańkowska, burmistrz miasta i gminy Strzelin Dorota Pawnuk i starosta strzeliński Norbert Raba. W programie uroczystej sesji nie zabrakło prezentacji multimedialnej dotyczącej działalności Mikoszowskiego Ośrodka oraz krótkiego programu artystycznego.